Serdecznie witamy w Żarowskiej Izbie Historycznej. Dzisiaj corocznie odbywa się u nas wystawa broni militariów. Eksponaty pochodzą z naszych zbiorów prywatnych, jak też z Muzeum Broni Militariów w Witoszowie Dolnym. Dość ciekawe egzemplarze są, niektóre pochodzą z terenu naszej gminy, znaleziska. Na przykład mamy tutaj aluminiowe miski, rakietnicy Lloyd Pistole, kaliber 23 mm. Z obszaru naszej gminy pochodzą znaleziska takich oto pierścieni wiodących pocisków artyleryjskich. Innymi znaleziskami są łuski działek lotniczych, tutaj na przykład 20 mm radziecki szwag oraz kaliber większy 23 mm radzieckie działko IA-23 montowane na samolotach szturmowych typu IL-2. Ciekawostką dla zwiedzających na pewno będzie taki oto pocisk artyleryjski, strzelatym haubica Goździk, będąca obecnie na wyposażeniu Wojska Polskiego. Innym dość gabaretowym eksponatem jest taki oto pocisk przeciwpancerny czołgu T-55. Z egzemplarzy broni palnej na pewno interesującym eksponatem jest słynny Kałasznikow, tutaj w wersji ze składaną kolbą, czyli AK-S-47. Z czasów II wojny światowej pochodzi karabin powtarzalny Mosin wzór 44. Tego typu karabiny służyły radzieckim strzelcom wyborowym. Przez wiele lat polskiej milicji służyły takie oto pistolety radziecki TT wzór 33. Innymi eksponatami są hełm. Hełm amerykański typu M1, hełm niemiecki M40 oraz dwa hełmy brytyjskie wzór 38 i 44. Bagnety. Bagnet z I wojny światowej, słynny liść wzór 9805. Bagnet pochodzący z I wojny światowej do karabinu Mosin wzór 91. Inne bagnety to II wojna światowa wzór 98 Mauser oraz pochodzący z drugiej połowy wieku XIX bagnet francuski do karabinu Hasselblad wzór 66. Kolejnymi eksponatami broni palnej, które możemy dzisiaj oglądać na wystawie w Żarowskiej Izbie Historycznej, jest to karabin maszynowy typu PK, produkowany do dzisiaj w Rosji. Inne eksponaty to łuski oraz pociski. Mamy tutaj na przykład pociski znajdowane na terenie naszej gminy od ciężkiego karabinu maszynowego kaliber 12,7 mm. Tak one wyglądają. Z II wojny światowej pochodzi także ten oto karabin maszynowy Diktariew DPM z magazynkiem talerzowym mieszczącym 49 naboi kaliber 7,62 mm. Tutaj posiadamy oczywiście łuski, którymi strzelał ten karabin. Każdy może przyjść, obejrzeć, zobaczyć. Wszystko jest w pełni bezpieczne, pozbawione cech bojowych. Ostatnim egzemplarzem, który możemy podziwiać na wystawie, jest karabin maszynowy typu RPD kaliber 7,62 mm.